Moi mili, witajcie w programie Gotuj z Hektopaskalem. W tym programie postaramy się Wam odpowiedzieć na pytanie, co United Cyclists je na dużych wysokościach podczas ekstremalnych wypraw rowerowych oraz co jedzą na Saharze. Zaczniemy od tego, co United Cyclists je na dużych wysokościach. Proszę Państwa, to nie jest taka prosta sprawa. W Himalajach jest mało do jedzenia, więc United Cyclists je, co się da. Na przykład jedzą ryż i jedzą soczewice i potrafią to jeść przez 3 tygodnie non-stop, ponieważ lokalna ludność nie ma nic innego do jedzenia. O takich dobrociach jak cebula, brokuły, pomarańcze, papryka możemy absolutnie zapomnieć na tych szerokościach geograficznych, więc wygląda to tak, że praktycznie można jeść w kółko ryż i soczewicę. Lokalni ludzie nazywają to rice with dal. Jeżeli chodzi o inne duże wysokości, to muszę Wam powiedzieć, że podstawowym problemem na dużych wysokościach podczas jazdy rowerem jest to, że człowiekowi się nie chce jeść. A jak już mu się chce jeść, to najczęściej nie ma nic do jedzenia. Więc przydałoby się, żeby każdy śmiały, który odważy się wjechać w wysokie góry na rowerze, wysokie i bardzo wysokie, tam gdzie jest mało hektopaskali, miał dużo słodkich rzeczy. Słodkie rzeczy są bardzo przydatne. Bardzo polecamy taki biały proszek, który daje dużo energii, nie przejmujcie się. To jest zwykły cukier, który ludzie nazywają dextrozą. Daje dużo energii i jest bardzo biały. Proszę Państwa, podczas takich wypraw nie możemy liczyć na to, aby się delektować czymś, co możemy zjeść w indyjskiej knajpie w dużym europejskim mieście. Tam po prostu jest bardzo mało jedzenia, a ludzie jedzą bardzo mało mięsa. My na przykład mięsa w ogóle nie jemy, jesteśmy wegetarianami. I tak samo większość ludzi w Indiach i w Nepalu, oni nie jedzą swoich zwierząt. Jest to bez sensu. Jeżeli masz kurę, która znosi jajka, to niech ona znosi jajka. Po co ją zjeść? Jak ją zjesz, nie będzie znosić jajek. Ma to sens, prawda? Co innego ma się nasza sprawa związana z Saharą. Zaraz pokażę Wam. Na Saharze ludzie mówią także po francusku, co niektórzy. Zaraz pokażę Wam, jak odżywiamy się na Saharze. Na Saharze też jest ryż, ale niezbyt dużo. Tutaj to tak musisz robić. Banany są wszechobecne na tej planecie, ale w Himalajach ich nie ma. Tu mamy jeszcze kilka zbędnych rzeczy. Marchewki na Saharze się mogą przydać. To jest ważne, marchewkę jest łatwo transportować w sakwie rowerowej, ciężko ją zniszczyć. Nawet jeżeli marchewka ulegnie zniszczeniu, nic z niej nie wypływa i nie zapaćka Wam Waszego cennego śpiworu. Mogę Wam to zademonstrować jeszcze raz. Marchewki się nie da wycisnąć, czego nie można powiedzieć o pomidorze. Nie będę tu demonstrował, każdy wie, co jest w środku pomidora. A więc proszę Państwa, pokażemy Wam pewną potrawę, którą spożywamy na Saharze. Nazywamy to saharyjskim sushi, ponieważ ciężko jest tam w ogóle, żeby cokolwiek zjeść. I tak naprawdę to nasza dzienna racja jedzenia i picia wygląda mniej więcej tak. To jest nasze picie, proszę Państwa, woda z jakimś izotonikiem, najlepiej żeby było w proszku, żeby nie wozić płynów. Odstawimy te rekwizyty na bok, trzeba je oddać do sklepu. Cukier, proszę Państwa, na Saharze jest bardzo ważny. Berberowie piją dużo miętowej herbaty, bardzo, bardzo słodkiej. Przebywając przez dłuższy czas na Saharze, mamy problem, ponieważ jedyne co mają do jedzenia tam, to są jajka na twardo oraz chlebki lokalne, szprotki, te są przywiezione z Maroka, stamtąd. I kiedyś, lata temu, kiedy byłem z moim przyjacielem na Saharze, nie mogliśmy już jeść ani jajek, ani herbatników, ani nic nie mogliśmy jeść. I postanowiliśmy sobie urozmaicić jakąś tą kuchnię. Przyrządziliśmy sobie coś takiego, proszę Państwa. Na wyprawach bardzo ważny jest nóż kuchenny, nie polecam, ale taki jak tutaj mamy, jest bardzo dobry. Więc żeby urozmaicić sobie życie, wymyśliliśmy sushi. W Maroku także bardzo popularny jest fromaż, proszę Państwa, czyli tak zwany polski ser topiony. Występuje tam w dwóch podstawowych wersjach, czyli świeży i nieświeży. Ser topiony rozsmarowujemy na
na twardo ugotowanym jajku. O. A możemy do naszego sahajskiego sushi dołożyć szprotek, nie chcę ich otwierać, bo mam na nie uczulenie. A delikatnie polewamy sosem pikantek, który jest tam ogólnie obecny. I następnie spożywamy to. Proszę Państwa, to jest jedyna rzecz, która trzyma nas przy życiu na Saharze, możliwość takich kulinarnych kombinacji. O reszcie ciekawostek możecie tam absolutnie zapomnieć. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do następnego programu. Witaj z Hektopaskalem, witaj z Hektopaskalem, gotuj z Hektopaskalem, który nakręcimy już na samej Saharze i zobaczycie, co dokładnie tam można jeść, jak komuś wpadnie tak głupi pomysł do głowy, żeby jechać przez Saharę na rowerze. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym programie.